Piotr Misiewicz, to jest program Kulisy Manipulacji. Komitet Obrony Demokracji. Jeszcze pamiętają państwo taką organizację? To była organizacja, która twierdziła, że w Polsce mordowana jest demokracja. Teraz powstał nowy Komitet Obrony Demokracji, tym razem ludowo-narodowy, i on twierdzi, że mordowane w Polsce jest polskie rolnictwo. Tych podobieństw, wbrew pozorom, bardzo się państwo zdziwią, jest dużo, w tym również kryminalna przeszłość i teraźniejszość członków tej organizacji, ale także dziwne rosyjskie powiązania. I o tym, czy mamy do czynienia z nowym kodem, porozmawiamy w dzisiejszym programie. A moim gościem w pierwszej części jest Paweł Piekarczyk. Witam cię. Dzień dobry państwu, witam cię serdecznie. Miło tu być. No to zaczniemy od pierwszego materiału. Rolnictwo Kona. Posłuchajmy. Rząd, który miał nam pomagać, oszukał nas. Oszukał nas bardzo i rozgoryczenie jest takie, że polskie rolnictwo Kona. Jak pokazywały liczne wypowiedzi w tym samym schemacie, był to tak zwany przekaz dnia, z tym, że w tym przypadku przekaz dnia protestujących. A jak to było w przypadku kodu? Posłuchajmy. Demokracja jest jak powietrze. Odbierają nam ją w tej chwili i niedługo zaczniemy się dusić. Niedługo zaczniemy się dusić, tak twierdziła Agnieszka Holland. Na ile organizatorzy tych protestów oddają nastroje polskiej wsi? Poprosimy o planszę. Radio RMF i dziennik Gazeta Prawna, a więc media niesprzyjające z całą pewnością rządowi, opublikowały sondaż, z którego wynika, co następuje, tak napisały. Mimo że polityczni przeciwnicy piątki mówią o tym, że zniszczy ona polską wieś, sporna nowelizacja cieszy się poparciem ponad połowy respondentów, którzy deklarują, że są mieszkańcami wsi. Za opowiedziało się aż 61%. Problemy polskiej wsi z piątką dla zwierząt nie są fikcją. O tych problemach będzie okazja pewnie porozmawiać. Ale ta dysproporcja pomiędzy konaniem polskiego rolnictwa a tym, co mówią sondaże, zainspirowała nas do przyjrzenia się, kim są ci liderzy nowego kodu. Jest taki lider, jeden z trzech głównych liderów, którzy byli na rozmowach u prezydenta. Powinniśmy o nim mówić Sławomir I, ale on przedstawia się na protestach jako Sławomir Izdebski. Bardzo radykalnie wypowiada się, posłuchajmy jak. Polski rząd, polski ustawodawca wydał ustawę piątka tak zwana dla zwierząt, który jest śmiertelnym ciosem w polskie rolnictwo. We wtorek cała Polska, robimy marsz gwiaździsty na Warszawę. Przedłużyliśmy im prezydenturę, zaufaliśmy, a oni nam dali prosto w twarz. I jakby mało było tego, ustawą piątko dla zwierząt, to jeszcze ministrem rolnictwa napluli nam w tą twarz. No dobra, dobra, panie Izdebski, pan na pewno głosowałeś na Andrzeja Dudę i na Prawo i Sprawiedliwość, tak przypuszczamy, a na jakiej podstawie? Ano, Sławomir Izdebski niegdyś handlował z Rosją węglem jako przedsiębiorca. Posłuchajmy, jak mówił o tym w TVN-ie. Węgiel u nas jest tylko rosyjski, dlatego że polskim nie da się handlować, bo go nikt nie chce kupić, bo jest za drogi. No i jest jeszcze jeden powód, dla którego Sławomir Izdebski niekoniecznie jest szczery, kiedy mówił, że my rolnicy poparliśmy PiS. Są nim zarzuty prokuratorskie zagrożone karą 10 lat więzienia dla Sławomira Izdebskiego. Bynajmniej nie za protesty, bynajmniej nie za jakiś bunt nonkonformizm wobec rządu. A za co? Poprosimy o planszę. Otóż Sławomir Izdebski i jego syn prowadzili skup płodów rolnych, między innymi rzepaku i zbóż, za które później nie płacili. Łączna kwota wyłudzeń miała sięgnąć 2 milionów złotych, a pokrzywdzonych jest około 40 podmiotów. Co istotne, podejrzani dokonywali zakupu, mając świadomość, że zapłata za nabyte mienie i usługi
nie zostanie uiszczona. Spółka nie posiadała bowiem środków na regulowanie zaciąganych zobowiązań, poinformował Arkadiusz Jaraszek z prokuratury krajowej. Drugi zarzut dotyczy uszczuplenia wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT o 140 tysięcy złotych poprzez składanie nierzetelnych faktur VAT oraz niedokonanie korekt w zakresie odliczenia podatku. Panom I grozi do 10 lat więzienia. Analogia pomiędzy Mateuszem Kijowskim, mającym zarzuty prokuratorskie, ostatnio zapadł w jego sprawie wyrok skazujący, i szefem tak zwanej kotkapeli, który był oskarżony i skazany za nieporównywalnie poważniejsze przestępstwa, w tym handel kobietami, nasuwa się w sposób oczywisty. No tak, to jest pewien problem. Zresztą warto sięgnąć do tej wypowiedzi Agnieszki Holland zacytowanej na samym początku. No jakoś 5 lat i w niedługim czasie się nikt nie został uduszony z powodu braku demokracji. Co więcej, jakby nic się takiego nie stało. Dokładnie to samo teraz jest z polskim rolnictwem. No przynajmniej ten futrzarski kawałek, no to jest ułamek ułamka. I tak naprawdę nie rolnictwa, tylko działalności kapitałowej, jakby się dobrze przyjrzeć, do której państwo dokłada, bo jakby, tak powiem, bilans na podatkach jest dla państwa ujemny, bo oni co prawda coś tam płacą, ale zwroty VAT-u są dużo wyższe. Natomiast jeśli chodzi o te kody i różnego rodzaju podobne działalności, no to oni już taki epizod narodowo-ludowy mieli. To się nazywało Grunwald, o ile pamiętam, dawno, dawno, dawno temu. To towarzystwo, które to takie narodowe skrzydło PZPR-u, no to chyba jest i bezpośredni taka fala. To najpierw był ten Grunwald. Wiesz, to falę widać, tak? Bo ludzie z dawnego Grunwaldu, za czasów komuny, to dla niektórych widzów będzie abstrakcja, ale dokładnie tak było, trafili do samoobrony. W tej samoobronie działał wtedy Sławomir Izdebski. Tam były od razu wszelkie rosyjskie kontakty. Wydaje się, że po prostu jest moment, w którym tego typu lider, również przedstawiający się jako lider rolniczy od lat 20 paru, bo te widoczki z tymi traktorami z wielkimi kołami jadącymi do stolicy, tych traktorów tutaj było wyjątkowo mało tym razem, widzieliśmy wiele razy, natomiast postacie są oszemrane. Tu pan Sławomir Izdebski nie ma zarzutów za to, że nie wiem, blokował ulicę, palił opony, wylewał gnojowice, bo tutaj były takie działania, tylko ma zarzuty za przestępstwa gospodarcze, VAT-owskie, dotyczące oszukiwania innych przedsiębiorców. No, w ogóle środowisko rolnicze jest dosyć specyficznym środowiskiem ze względu na logistykę. No, oni nie bardzo mogą strajkować, tak jak, nie wiem, górnicy, hutnicy czy choćby nauczyciele. W związku z tym dla nich, dla rolników, jakby wypowiadanie swojej, jakby to powiedzieć, sytuacji na ulicach jest rzeczą oczywistą i znaczy troszeczkę coś innego niż jak na ulicę wychodzą, nie wiem, nauczyciele czy górnicy. To też warto o tym zawsze pamiętać. Natomiast no, wylewanie gnojówki to też jest taki rodzaj tak powiem, kodu językowego, który jest przez rolników stosowany i być może słusznie. Natomiast akurat tym razem, o ile pamiętam, wylano w bardzo specyficznym miejscu tą gnojówkę, znaczy na rondo żołnierzy wyklętych. No to zobaczmy zdjęcie z wydarzenia, o którym mówi Paweł. Poprosimy o planszę. No i to jest ta plansza. Rondo żołnierzy niezłomnych. Wylewanie gnojówki właśnie w tym miejscu. Szansa, że to miejsce zostało wybrane przypadkowo, jest moim zdaniem niewielka, jeśli ktoś zna powiązania tych ugrupowań. Robert Winnicki, Konfederacja jest ważną częścią, a można czasami mieć wrażenie, że głównym motorem tych protestów, wypowiedział się o tym, kiedy to ujrzało światło dzienne. Poprosimy o planszę. Ale wypowiedział się tak: łajdactwo czynione rolnikom na Wiejskiej uzupełniają manipulanci i łajdaki z Woronicza. Trzeba dopilnować, żeby informacja o tej gebelsjadzie dotarła pod strzechy,
bo wieś to ostatnie miejsce, gdzie dosyć powszechnie ogląda się jeszcze rządową TV. Pytanie, bo powiedziałeś o protestach rolników, pytanie, na ile z rolnikami mamy w tej sprawie do czynienia, nasuwa się samo. To znaczy, gdyby tę gnojówkę wylano na, nie wiem, pod Ministerstwo Rolnictwa albo pod domem ministra rolnictwa, albo pod Sejmem, czy pod jakimś miejscu, które ma związek z aferą, a wylewanie go akurat tam jest deklaracją ideową. I to z całą pewnością nie stało się przypadkiem. To znaczy przecież tam kilka tych beczek było, każdą z nich trzeba było otworzyć, trzeba to było objechać. To było celowe działanie i to w jakby absolutnie aberracyjnym miejscu. To trzeba było pod urzędem wojewódzkim zrobić, nie wiem, no, w jakimś miejscu, które ma związek ze sprawą. Można było zrobić pod redakcją, nie wiem, niechętnego futrzarzom czy jakimś jakby obarczonego coś takiego medium. No to by się jakoś broniło, wtedy można by wierzyć, a tak to jest po prostu deklaracja ideowa, która, jak rozumiem, dla nich jest ważniejsza i silniejsza niż wszystko. No ja mam takie wrażenie, że jakby oglądam sobie wieś, że ta wieś ma się jak na historię wsi w III Rzeczpospolitej czy w PRL-u całkiem nie najgorzej. Nie słyszałem jakichś jeżdżę dużo po Polsce, nie słyszałem jakichś szczególnych narzekań, żeby to był najgorszy moment w historii gospodarczej wsi polskiej. A do tego mamy jeszcze to 60-paroprocentowe poparcie. Przecież jakby to nie jest tak, że to są jacyś ludzie, którzy będą czy chcieli mordować te zwierzęta jakoś specjalnie, czy będą bronić postaw, które są nie do obrony. O tym też jest ta ustawa. Natomiast głównym problemem jest próba przyczepienia się do sprawy piątki dla zwierząt, czy w ogóle do sprawy wsi przez ludzi, którzy robią na tym zupełnie inny kapitał. I jakby zestawienie z tego z kodem i robienie z tego, jakby opisywanie tego jako kolejnego wcielenia kodu czy Grunwaldu jest całkowicie proste. No z jakiegoś powodu wcześniej wzięli sobie Kijowskiego, z jakiegoś powodu ci teraz wzięli sobie Izdebskiego. Z punktu widzenia Izdebskiego to pewnie jest ciekawe, no bo jeżeli teraz ktoś go będzie próbował za jakby tamte malwersacje czy kradzieże skarżyć, no to on będzie mówił, że jest więźniem politycznym, mimo że będzie się z tym lepiej czuł. Z punktu widzenia tego ruchu jest to też bardzo istotne, bo ten ruch po prostu w ten sposób się odsłania, pokazuje, kim jest i czym jest. Jeżeli tego nie wiedzieli, to trzeba było Izdebskiego natychmiast wykopać, po prostu powiedzieć mu won i koniec. Nie powiedziałeś nam, że masz taki zarzut, nie powiedziałeś nam, że coś takiego robisz, a to było przecież po prostu okradanie rolników, to znaczy... To jest tak, że na czym to polega? No przychodzi rolnik do skupu zboża. Co to jest to zboże? To zboże to jest dorobek całej jego rocznej, a czasami dłuższej pracy, bo przecież ten plon to nie jest tylko to, że rolnik wyjedzie, zasieje, a potem zbierze, tylko on dba o tę ziemię, on pilnuje, żeby była zadbana, nawożona, czysta i tak dalej. To jest jakby i nagle się okazuje, że pan Izdebski okrada 40 podmiotów z tego rodzaju dorobku ich pracy. To jest to tak jakby jak powiem, no człowiekowi pracującemu, nauczycielowi zajmali jego roczną pensję. Mniej więcej. Paweł Piekarczyk był gościem w pierwszej części Kulis Manipulacji, a po przerwie o równie bulwersujących powiązaniach liderów rolniczych protestów, o prawdziwych rolniczych racjach i o tym, czy ktoś usiłuje zorganizować nowy, tym razem ludowo-narodowy kod. Zostańcie Państwo z nami.